Dzisiaj jesteśmy ogromnie szczęśliwi, bo te owacje na stojąco, które przed chwileczką długie miały miejsce, dowodzą, że to przedsięwzięcie udało się znakomicie i znakomicie udała się po raz pierwszy tak duża współpraca, bo tutaj spektakl powstał w koprodukcji z Fundacją Ze Stali. Ja pani powiem szczerze, ja jestem zachwycony, ja jestem pełny wrażeń i emocji. Właśnie rozmawiałem z organizatorem i pamiętam nasze pierwsze spotkanie, jak rozmawialiśmy w ogóle o realizacji tego wydarzenia. Było to Mission Impossible. To, jak jest ta gra aktualna, to, że właśnie w dzisiejsze czasy są tak bardzo podobne do tych, które zawsze wszyscy powtarzamy, nigdy więcej. I ja mam nadzieję, jakby właśnie ten spektakl dotrzeł do jak najwięcego grona ludzi i żeby się z tego pouczyli i zobaczyli, jak się może potoczyć los i jak się może z czegoś, co wszyscy uważamy za niemożliwe, stać możliwym. Dziękuję za inspirację, dziękuję za to, że mogliśmy ten tekst wykorzystać. Trochę go oczywiście w pewnych momentach lekko zmieniać, ale to już na potrzeby sceny mam nadzieję, że aż tak bardzo nie odbiegliśmy od tej historii. Muszę zobaczyć, co mam w umowie. Ja dołożyłem małą cegiełkę, tłumacząc tę książkę. Książka ukazała się po polsku w 2013 roku. W 2014 dostała Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus. No i bardzo się cieszę, że dostała teraz drugie życie na scenie teatralnej. Z całą pewnością myślę, że jest to bardzo dobre przedstawienie, które powinno podobać się słowackiej publiczności. Jest to sztuka, która jest znana na Słowacji, w związku z czym tam z całą pewnością zadziała również nazwisko Pawła Rankowa, zadziała ten tekst, który jest tam przecież bardzo popularny. Ja od początku byłam zachwycona i scenograficznie, i kostiumami bardzo. Zakładałam, że będzie świetnie wyreżyserowana, ponieważ widziałam już inne sztuki robione tutaj przez pana Gawrona i nie zawiodłam się. Ta analogia rzeczywistości czeskiej, słowackiej do naszej polskiej, to mnie rzeczywiście zaskoczyła, jak zbieżne mamy losy, jak nas łączą bardzo i w jaki czasem bardzo smutny sposób. Zmierzyli się w sumie wszyscy aktorzy, jak i reżyser z dosyć trudnym dziełem. Pokazanie bardzo trudnych dziejów i tak skomplikowanej sytuacji polskiemu widzowi, który nie do końca jest może z tym obeznany, w dosyć prosty sposób jest naprawdę cudowne.